Lubuskie tradycje winiarskie sięgają XIII wieku, a teraz możemy mówić o renesansie. Na tym imponującym terenie 35 hektarów koło Zaboru winorośl już posadzona. Ziemię od Państwowej Wyższej Szkoły w Sulechowie dzierżawi tu 13 winiarzy. Teraz obok winnicy powstaje Lubuskie Centrum Winiarstwa. Będzie możliwość winifikacji, a więc produkcji wina dla tych, którzy jeszcze nie mają swoich własnych winiarni przygotowanych. Pomieszczenia, które będą służyły celom dydaktycznym, a więc szkolenia, spotkania, możliwość prezentacji swoich wyrobów. Znajdzie się tu również miejsce do degustacji, bo centrum ma rozkręcić lubuską turystykę, stając się sercem lubuskiego szlaku wina i miodu. Ma być rustykalnie, więc nie zabraknie cegły. Będzie właśnie nawiązywała do tych starych murów, biały, czysty tynk, dachówka też w kolorze ceglanym. Dachy strome, nie szliśmy tutaj kompletnie w jakieś nowoczesne formy. Ten teren przed laty był również wykorzystywany pod uprawę winorośli. Sprzyja temu jego ukształtowanie, południowo-zachodnie nachylenie stoku i łagodny mikroklimat. Dopasowaliśmy budynek do właśnie charakteru takiej sielskości, ale też troszkę nowoczesności w wydaniu właśnie w przekazie takiego tradycyjnego budynku. Budowa centrum właśnie ruszyła. Czas goni, bo odbiór planowany jest na 20 września tego roku. Wylewamy tak zwany chudy beton pod ławy fundamentowe i niwelujemy dookoła teren pod przyszłe już tutaj parkingi, gdzie będą znajdowały się miejsca postojowe dla autobusów, autokarów. Inwestycja pochłonie 3 800 000 zł. Jest szansa, że za nowe centrum wzniesiemy toast lubuskim odpowiednikiem szampana, który powstanie z winogron z Zaboru.